A może jak już tak się bawimy, byśmy też tą wyłączyli kosiarę i zrobili jej zjazd do bazy na zimę. Dobranoc. Chyba musi wyjechać z ładowarki. Proszę się wyłączyć, pani kosiaro. Na zimę śpimy. Dostałem wczoraj wiadomość, nie? Wyłączę się. Żeby właśnie ją przygotować do jesieni z filmikiem, co mam robić. O, dobra, wyłączyła się w końcu. Jeszcze demontaż tej stacji. Cytryna, gdzie ty się tam wybierasz? Ja się pytam, czego ty tam szukasz? Co ty tam zgubiłaś? Chodź tutaj. Jak ściągacie bazę, no to to wygląda tak nie za specjalnie. Może w przyszłym roku bym gdzieś indziej to zainstalował, ale nie przewidziałem sobie gniazdka zasilającego gdzieś tam w rogu. Na przykład mam peszel do anteny, kurnie, jak się coś się zgniotło i nie za bardzo można nic z nim zrobić. A to niech se może wyschnie na słońcu i przedmuchamy kompresorem. Co dziś ugotujemy? Ugotujemy szafonara is in the house. Dawno nie odpalałem tego. Wi-Fi się podłączyło. Moje przepisy. Czy teraz się zaciągną moje przepisy? Bo tu mam nic nie znaleziono. Dodawałem. Wyże się ogarni. Szafonara is in the house. Moje przepisy. Czy w bibliotece? A nie, może w bibliotece? Nie, tu są wszystkie przepisy. Kurnie, gdzie to jest? W mojej lodówce. Co? Tu jest dobre, że możecie sobie wybrać, co mam w lodówce. Ja na przykład mam światło. Nie wiem, czy się da coś ugotować z tego. Dobra, z aplikacji sobie to wyrzucę w takim razie. Wylogowałem się, musiałem się zalogować z powrotem. Ja pierdzielę. To się nie powinny w takich urządzeniach nigdy wylogowywać same hasła. Przecież to nie jest kurnia safe w Pentagonie. Na początek trochę boczku, ale podsmażyć go trzeba. A już nie chce mi się na jakichś patelniach, to w tym garze. Bo on wypuści trochę tłuszczu i ten tłuszcz by trzeba było z niego wypompować. Fajnie, że tutaj się zapisuje mój świat i te moje przepisy moich ulubionych, bo inaczej tu człowiek nie pamięta, jak to zrobić. Trochę śmierdzi jak petrochemia płocka. No ale co zrobić, taki mam. Składnik, proszę bardzo, mięsko, makaron, ser, jajeczka. Plus bulion ze śmietaną i wszystko. I zaraz szafonara wyskoczy taka, że matko kochana. I proszę bardzo, tłuszcz odessany ręcznikiem. Troszkę tam zostaje, ale to może. Teraz gotowanie. Start. Mamy te. Teraz tak, ułóż kawałki dłożone. Śmietaną i dodaj pieprz. O, to jeszcze pieprz potrzebny jest. Gotuj składniki. Ty, ale jeszcze makaron miał tam wchodzić. Co to, co jest, co jest? Co jest z tym? Przygotuj. Dobra. Wchodzi makaron plus inne składniki. Dobra, ułóż. Rozpocznij, start, gotuj składniki. Już tutaj zamknięta wajcha i lecimy. 20 sekund jeszcze, kolejne składniki, 3 żółteczka plus serek. Serek pecorino, lubię najbardziej do tej mojej szafonary. No i mam nadzieję, że będzie pyszne. Koniu, próbujcie takiej porcji zjeść samemu. Próbowałem przez tydzień Kassandrę namówić na szafonarę, ale jakoś nie miała feelingu, tak więc musiałem sobie sam przygotować. Nie da się zrobić jednej porcji, trzeba już taką podwójną. Ale to mam nadzieję, że będzie na teraz i na później, albo na jutro. Chociaż nie wiem, czy taka odgrzewana to się będzie nadawała do spożycia. Gruby wziąłem ten makaron tym razem. Tak to wychodzi, że tak powiem, przygotowane. Lecą jajka, kurnia, ciach. I do tego leci troszkę sera, ciach. O. Nawet więcej niż troszkę. Jeszcze jak jest na ciepło, to wszystko kurnia zlepiamy ze sobą elegancko. I takie oto coś. Taka oto szafonara jest gotowa do zapodania. Na szczyt wskakuje jeszcze trochę tego sera. No i mniam, mniam. Naprawdę powiadam wam, że wielka jest ta porcja.
i nie ważcie się ją zjadać w jedną osobę. Paczka jest od widza. Czuję po wadze, że to może być sztaba złota. Niewiele się pomyliłem. Proszę bardzo. Leicht pikant. Czy znaczy, to znaczy, że bardzo, czy tylko trochę? Słuchajcie, nie karmiły mi się, a kary wurstowych sosów mam już na rok. Bardzo dziękuję. O. List można odczytać na filmie. Jest, że siema szafa, podsyłam ci coś, co ci na pewno spodoba. Sosik curry wurst firmy Hela, tej co kupujesz keczupek. Najlepiej dla mnie wchodzi na ciepło jakąś dobrą polską kiebasą. W plasterki podsmaż na patelni na 30 sekund. Na średniej opcji, w mikrofalówkę, siedzi idealnie. Pozdrawiam z Zamościa, czekamy na trip do naszego miasta. A, na dobrą Chicago Style pizzę perlowską i rożek Tivoli. Serdecznie zapraszamy do Zamościa wraz z Kassandrą. Mamy w mieście ładowarki. Kurnia, Mateusz z żoną i synem. Dziękuję za super sosiwo. Będziemy testować przy okazji, jak się będzie robiło jakąś kiełbaskę w plasterki. No do Zamościa to w takim razie, jak tylko mnie tam gdzieś poniesie, to jestem na tych ładowarkach i na tym, na tej pizzy właśnie w Chicago Style. Najlepiej by było do Chicago, ale... Jeszcze jedna paczka się znalazła od widzów. Znowu. Dużo różnych. Co to jest? Kurnia, to jakiś chyba grzaniec. Oj, sangria, to Kassandra takie rzeczy. Szafa, cześć, szafa, zbliża się, gdzieś mam się przyznać coś miłego na rozgrzanie w zimowe wieczory. Jakie masz wyjazdowe plany na 24? Coś większego i dalszego? Mam, chciałbym bardzo pojechać do tego Teksasu. Pojazd ręcznik, skrety i poduszki i motki to byłem ja. A no dzięki. Bóg z nami i chuj z pisem. O, Andrew, dzięki z Berlina. Sangria. I nie odważę się tego przeczytać. Eine kleine Nacht Musik. Dostawiam, nie karmimy misia, nie upijamy go alkoholowo też. Rozumiem, że to są te dwie rzeczy i dużo recyklingu. Ona musi zmierzać rurę. Dużo jest pytań, jak jest zrobiona sytuacja z bramą i guzikiem w iPhone'ie. Pokazuję i objaśniam. Guzik w iPhone'ie przytrzymuje. Wstryk, pojawia się uruchomienie skrótu i otwiera się brama. Jak to jest wykonane? Ano wykonane jest tak, że jest tutaj sterownik HomeKitowy zainstalowany, który steruje mi bramą. Czyli mogę to z poziomu HomeKita robić, z poziomu Siri. Ale mogę też podłączyć pod ten guzik i jak naciskam go, to będziecie słyszeli kliknięcie przekaźnika. I zapala się światełko. I to realizuje normalnie zamykanie, otwieranie bramy. Mogę sobie zdefiniować, czyli definiuję skrót i ten skrót podłączam pod ten przycisk, bo pod ten przycisk można podłączać skróty. I tak to w skrócie działa. Muszę zostawić drzwi otwarte dla cytryny. Bardzo jest to fajna opcja, powiem szczerze. Chcę ją teraz, no jak ją wytestuję tu dobrze, to będę ją podłączał do tego, żeby się otwierała ta brama i ta brama i żeby można było wjeżdżać. Jeszcze taka informacja, że cały czas baterie w tym urządzeniu funkcjonują. Nie ma żadnych problemów, o widzicie, wykrył mnie, zapaliło się. Na pewno już ze 3 miesiące będą, trzeba by zobaczyć, kiedy była data publikacji tego materiału, ale pierwszy zestaw baterii i pokazuje, że jest połowa. Tak więc jest szansa, że faktycznie te 6 miesięcy bateria wytrzyma. Stream Deck, powiem wam, naprawdę fajna opcja. Oprócz tego, że do komputerka możecie sobie uruchamiać różne programy, plus do OBS, ja tu mam ten dół. To jeszcze sobie teraz do HomeKita doinstalowałem. Wciskam guzik i pstryk, włącza się światło, nie? Tu wciskam drugi guzik i pstryk, włącza się inne światło. Możecie sobie sterować bramą, nie bramą, tym co macie do HomeKita podłączone. Wydawało mi się, że mi tych guzików starczy, a teraz się okazuje, że miałbym do tego trochę więcej zastosowań, ale generalnie bardzo takie urządzenie, można by powiedzieć, elastyczne. Dużo pluginów, dużo można sobie ściągać różnych dodatkowych, wiecie, ikonek. No, gdzieś tam kiedyś kupiłem na wyprzedaży, ale spisuje się tutaj na stałe. Teraz mi guzików brakuje. Fajnie, jakby było takie dłuższe, ale nie wyższe. Muszę sobie czegoś poszukać jeszcze. Na razie pozytywnie, polecam.